Cześć, jestem Young Charles i dzisiaj gramy sobie w Dorsy. Tak zadecydowaliście. A więc dzisiaj gramy sobie w Dorsy. Pierwszy raz to jest, kiedy gram z wami w Dorsy. Najpierw sobie trzeba muzyczkę przyciszyć. Będę miał wyzwanie, bo jeżeli dojdę do 90 pokoju, to wtedy będę musiał podchodzić za każdym razem do szafy i do niej wchodzić. Nie wiem, z kim sobie tu zagrać. No dobra, żeby nie przedłużać, wchodzę to ten. Ktoś do mnie przyjdzie, kto do mnie... O, chłop ma rebounda. Chłop musiał... Czajcie, że chłop musiał krzyżem w krucyfiksa złapać sobie ambusza. Więc z tym gościem gramy, bo mamy zapewniony... To, że na przykład przejdziemy bibliotekę. Dobra, nie mam zapewnionego, bo mogę sobie bez... Bo mogę chodzić nie na kucaku i mnie wtedy od razu złapie. Albo ten gość coś głupiego zrobi. A więc... Teraz jest czas na kupienie sobie lockpiczków. Kupujemy sobie lockpiczki. Halo? Dziękuję. Halo, muzyczka. Tun 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 pum 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 pau 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 pau. Dobra, chłopie, czem wszystko co dobrze, wszystko co dobre szybko się kończy. O, co to za straszna glidis. Dobra, czofaczki, dziękuję za golda. Jakby co, to będę dzisiaj raszować. Go, let's go. Dawać money. Ja chcę świecę. Dawaj świecę. Daj mi szafeczki potwierać. Dobrze. Więc... Szafeczki sobie otworzyliśmy. A teraz mamy taki fajny pokoik. O, patrzcie, zapalary znalazłem. Widzieliście? Chłop chyba szafeczek nie lubi. Biedny. Chłopie, sklepu Jeffika nie lubisz? Każdy lubi. O Boże, ale długi pork. Korytarz. Ja też sobie idę. A ty, chłopie, co miałeś? A ty miałeś trzy szafeczki. No to super! Chłop miał trzy szafeczki, a ja miałem jedną, ale ja przynajmniej miałem golda, a nie to co on. Nie, nie, nie. Super, super. Dobra, no to musimy. Kiedy będzie jakiś pierwszy raszyk? Kiedy? O nie, ja nie będę słyszeć potem, kiedy będzie ambusz. Oczko, oczko, oczko. Dawać szafeczka. Jest? Nie spojrzałem, chłopie. Dziękuję. Super. Nie spojrzeliśmy na oczko z łapem. Dobrze, a więc... Oczko sobie poszło. No i pierwszy raszyk. Leci. Leci, leci. Dobra. Dzień dobry, panie raszyku. Dobrze, super. Raszyk właśnie odleciał z tego pokoju, ale z tego hotelu też odleciał do piekła. Ale ma kolegę ambusza. Ma kolegów i ma jeszcze kilkunastu kolegów. Ma na przykład figurę Cian, Sika Cian. Ma z kilku swoich braci, bliźniaków. Ma oczko, które nas właśnie próbuje wygnać z hotelu. O, patrzcie, zabrałem mu latarkę. Widzieliście? Klucz, kluczyk. Bateryjka. Auć. Oczko. Dostałem od oczka wrażenie. Ale malutkie na szczęście. Kiedy ćwierczu? Ćwierczusia będzie. O, wykrakałem. Dawać. O Boże. Dobra.
Halo? Poczekaj. 23. Poczekaj. Leci? Leci. Dobra. Leci, leci, widzówka. Leci. A! Dobra. Super. Raz się pozbyliśmy z tego hotelu drugiego brata bliźniaka. Już drugi brat bliźniak. Brata bliźniaka kolejnego się pozbyliśmy. O tak. Patrzcie, miał już stać na krucyfiksie. Więc super. Jeszcze na kluczyk byłoby super ten... O, oczko, oczko, oczko. Super, siema oczko. Teraz trzeba szafeczki raszować. O, postarosz. O nie. Taki duży, ale ciemny pokój. Ale szafeczki porasować. Zawsze fajnie. Szanowni widzowie, szafeczki zawsze fajnie poraszować. Zawsze fajnie było poraszować. O, a tutaj mamy. O tak! Mieliśmy właśnie komodę nie do otwarcia. Znaczy nie komodę, tylko te drzwiczki nie do otwarcia. Powinno tam być coś do otwarcia. Czy ten gość nam opuścił gierkę? Czy się gdzieś zgubił? Czekajcie. Nie, Babera się gdzieś zgubił. Czekajcie, idziemy go szukać. Babera, zgubiłeś się? Siema. Dobra, widzicie, zgubił się chłop. Chłopie, zgubiłeś się? Dobrze, że cię poszłam szukać. Siema. Dobra, Babera, to jak? Przechodzisz sika ze mną? Czy wolisz zostać z jump skierowany. Nie, chyba nie wolisz. Bo jump skierów niektórzy się boją. Ja się nie boję akurat tych. Czy Roblox dla was jest straszne? Dla mnie nie za bardzo. Nie ma gierek. Obstawiajcie, które teraz drzwi będą. Ja środkowo obstawiam. Nie, znów lewe. Ciekawe, czy dobrze obstawiliście. Piszcie w komentarzach. Dobra, dobra, dobra. O ile nam YouTube nie wy... Dobra, nie zosta... Nie chciałeś, nie chciałeś. O, szafeczka. O, patrz, ile golda. Zostaw moją szafeczkę. Jest. No, dwa... Ziomuś, 80. Ziomuś, 80. Chłopie. To są szafeczki. Leci? Ty się chowasz? Nie wiem. Nie widziałem brygu mrygu. Chłopie. Czemu wchodzisz do szafki? Teraz było chyba mrygu mrygu. Ale kwiczki. No chłopie nie może lecieć. Chodź, chodź ze mną. Co jest? Nie, sorry, ja już dwa miałem kupione. Jednego sobie wziąłem. Musimy wchodzić do tych brudnych wentylacji, gdzie są szczurki? Musimy. Chłopie, czy ty mnie wykiwałeś? Nie. O, super. Dzięki, że przeszłeś za mnie tą wentylację. Dziękuję, dziękuję. Widzowie, teraz przed ekranami telewizorów, tabletów, telefonów i komputerów. Dziękujcie mu, że nie musiałam wchodzić do tych brudnych. Dobra, leci, leci. Nie wiem, czemu tak rękami zrobiłam. Dobra, może trochę się boję. Ale nie aż tak, żeby beczeć. Dobrze. Nie, każdy wie, że dużo golda mam. Dobrze, Boże.
Co jest szansa, chłopie, umarłeś nam? A nie, nie umarłeś. Może czemu ja myślę? Jezus, czemu ja myślę, że ty nam umarłeś, chłopie? Dobrze, że byłem pierwszy. Jeszcze szafeczki nieważne. Do szafy idź. No ale chyba nie może lecieć. O! I słyszycie? Słyszycie figurkę Chan? Szafeczki. Co ma szafeczki? Czy cały sklepik uda nam się wykupić? Na pewno muszę krzyża najpierw kupić. Dobrze, witam figura. Witam figura. Ja pójdę za tym gostkiem, bo myślę, że on się lepiej zna ode mnie. Nie żeby coś, że się boję. Chłopie, ty idziesz tędy? Ja zawsze z ludźmi chodziliśmy na drugą stronę. Ale jak dla ciebie jest tutaj lepiej, to idziemy tędy. Albo tutaj jest safe spot. Zapomniałam. Ale ja zapomniałem. Figura tu powinna iść. Nie idzie. No i najlepiej iść na górkę. No i każdy idzie na górę. Ja zawsze na samym początku chcę iść na górę, bo się idzie do safe spota. I tutaj figura, jak jej nie zaczepisz, to cię nie zjumpscare'uje. Chodź, chłopie. Bo ci figura zrobi jumpscare'a i będę sam musiał przechodzić. I to będzie trwało wieki. Ciekawe tak a propos, ile trwa już to nagrywanie. Szkoda, że nie liczyłam. Chłopie, bo figura się wkurzyła. Chowaj się za... O Jezus, a mnie przyczepało. Chłopie, chowaj się. Chodź do mnie. Chłopie, tu nie jest bezpiecznie. Do mnie, do mnie, do mnie. Chłopie, ona tu idzie, ona tu idzie, ona tu idzie. Ona tu idzie, ona tu idzie. Nie, chłopie, ona... Robi ci jumpscare'a? Uwaga. Będzie jumpscare? Nie będzie. Szczęście. Dobra. Chłopie, czemu ty tam poszłeś? Nie wiem, czy to jest... Napiszę, skąd jest po angielsku. Jeżeli się pytacie, jak na komputerze pisać na czacie, to musicie kliknąć, jak macie shifta i pauzę, nie? Generalnie, jak macie enter, to pod enterem macie pauzę i shifta. No i obok pauzy i shifta macie znak zapytania, no i klikacie znak zapytania, czyli slasha, no i wtedy macie slasha i ten znak zapytania, bo jak wciśniesz... Dobra, nieważne, nie... Chyba każdy to wie już. Dobrze, ja ją chciałem zbugować, ale oglądałem dużo odcinków z Dorsów i dobrze wiem, jak się kończyło bugowanie figury. Także się jej łaziło tutaj i tutaj jest safe spot, ale już nie jest, bo oni to naprawili. Figura tak sama z siebie tutaj ci nie przyjdzie, ale jak jej będziesz łazić i zaczepiać ją będziesz. Co ty taka wkurzona dziś jesteś? Dzień dobry. Zastanawiam się, pewnie się czemu, Czarek, mi ty nic nie robisz? A? Oto odpowiedź. Ten gość jest lepszy ode mnie. Przecież jak ja bym poszedł tam, patrzcie, jaki chłop hardcore jest. Figura sobie idzie środkiem, a on idzie przez środek. A, bo on jest taki, on zna już figurę, nie? No i on wiedział, że ona pójdzie mu tam i on musiał szybko przejść przez środek. Chłop szedł do szafy. Gdzie ty, chłopie, jesteś? Chłopie, ty ją wkurzyłeś. Chłopie, szybko, szybko. Szybko, chłopie, szybko. Ona ci...
Czemu ty wszedłeś do szafy? Mam pytanie. Piszę do niego. Czemu poszedłeś? O Jezus, napisałem why. A miał być chyba wychy, ale... Chłopie, masz pięć, chłopie, dopiero. Gdzie ty idziesz? Figura. Chłopie, figura. Ty chcesz się zabić? Czy ty jak ty chcesz? Co ty chcesz w życiu? Nie, proszę, nie. Co ty chciałeś w życiu? Prawie nam śmiałek z biblioteki umarł. Wtedy by była lipa generalnie. Ale chłop stwierdził, dobra, pójdę za sofę, bo sofa jest mięciutka i można się do niej przytulić. Dobrze, a więc widać książkę gdzieś? Nie widać. Chłopie, ty znasz kod? Śledwo na kartkę popatrzyłeś, a ty już wpisujesz kod. Co ty cyferki będziesz zgadywać? Nawet kartki nie mam. Bo chłop poszedł inną drogą, już zawsze idę. Mogłem się rozdzielić. Chłopie, on się wkurzy, ale jeżeli nie wiecie, to można wpisywać kod i wtedy figura cię nie słyszy. Oni to zmienili, bo dawniej było tak, że figura to słyszała i ty, jak ona przechodziła, to musiałeś się chować za sofę albo tutaj do safe spota, a teraz możesz sobie stać ile tylko chcesz, bo ona jakby widzicie tutaj tą barierkę, ja wam tutaj tak ekranem pokażę, widzicie tą kropkę na środku, nie? To tutaj, tutaj w tym, tutaj ona nie wchodzi, jeżeli się jej nie wkurzy. A generalnie figura jest tak zbugowana, że generalnie jak sobie raz grałem, nie? To ona wszedła na sofę i wyskoczyła tutaj zza barierki, czajcie? Patrzcie, tutaj wam pokazuję, rysuję wam sofę, nie? Tutaj na tym jest główka figury, nie? I ona sobie skacze, jest tam na dole, nie? Generalnie te figury są zbugowane. Twórcy Doors, poprawcie te figury. Bo te figury to jest jakaś porażka. Przepraszam, nie chcę siedzieć cały odcinek na... Ile już jest? 6, no ruszyłeś się wreszcie. No ale ja nie chcę pół odcinka na bibliotece siedzieć. Już pół odcinka siedzę na tej bibliotece. No i pięknie. To brzmiało jak gość, który umarł. Gdzie są pozostałości? Ja wolę nie iść. Dzień dobry. Dziękuję za to, że umarłeś. No i pięknie. Patrzcie, chcecie po... Zaraz wam pokażę minigierkę. Chcecie? Chcecie minigierkę? Zapewne chcecie. To chcecie. Chcecie, chcecie. Chcecie minigierkę. Generalnie ta figura już strasznie wkurzona jest. Pójdź sobie tam na dół. I... Zeszła? Dzięki. Chodź. Chodź, chodź głupiutka. Jaka to jest szansa, że wejdę?
Ona wie, ona wie. No, chłopczyku, dziewczynko. No chodź. Jezus, nie potrafisz pójść po tych schodach. Gdzie próbujesz iść? Pytam się. Gdzie ty próbujesz iść? Ta, jeszcze mi palcem pokazuje. Pytam się. Gdzie ty chcesz iść? O, gratuluję. Co ty robisz? Ty się podciągasz na tym? Czy co? Patrzcie, bagujemy figurę. Patrzcie, ona się podciąga. No, no w porze, pójdź też po tych schodach. Możesz pójść po tych schodach? Czy nie potrafisz? Czy głupia jesteś? No pójdź po schodach. Pójdź po schodach. No proszę, pójdź po schodach. Moi widzowie chcą, żebyś poszła po schodach. Boże. Strasznie ciężkie, wiesz? Strasznie ciężkie. Pójdź po schodach. Wieczny roku. Wikura poszła po schodach. Super. Świetnie. O, jak już idziesz, to super. To super. Złapiemy sobie minigierkę. Idzie. Dobra. Szykujcie się na minigiera. Patrzę minigiera. Albo on. Boże, zaraz będzie jumpscare. No i pięknie. Aha! Czyli to jest tak, widzowie, że jeżeli im później, nie? Jak później zrobicie błąd, to już nie ma zmiłuj. To już od razu jumpscare'a dostajecie. Pięknie. Dobrze. Jeżeli byście chcieli więcej odcinków z tej oto gierki Doors, to zostawiajcie łapy w górę i my się widzimy w następnym odcinku. Zostawiajcie dużo subów i pum pum cyk, pum pum cyk, pum pum cyk. Miu, miu.